Cześć, jestem Kamil. Dzisiaj jestem wyjątkowo sam, ale na trzy konta, chociaż na wstępie są dwa. Ola, chwileczkę. Dobrze. Ola niestety się uczy, więc nie może ze mną nagrać nic. Więc postanowiłem, że pokażę takim nowym graczom, no i również starszym, jak można się fajnie szybko dorobić. W miarę krótkim czasie. Mam tutaj konto 140 level. EQ tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, bo EQ jest 5 bonów. No jedynie to, co się dostaje na start, tylko że przebonowane na 52 średnie. No i tarcza jest przeniesiona z surki 250, dlatego nie jest bonowana do plus 10. No jedyne, co tu jest 10 mob, takie oryginalne, to buty, bo były tanie, to kupiłem, a reszta jest EQ 5 bonów. To konto jest właśnie zrobione do tego, gdzie chcemy was zabrać. Do tego, co będziemy potrzebować. No na pewno szamana, którego mam tutaj. O, proszę bardzo, jest szaman. Ma EQ przeniesione, no całe biżu ma przeniesione z szamana 260, tam gdzie jest EQ 5 int. Jedyne, co tu jest oryginalne, no to właśnie jakaś broń 2 razy int i jakaś zbroja. Poza tym nic, tak tylko żeby miał z ponad 90% buffa, żeby było łatwiej. No, nie ukrywajmy, na pewno jest łatwiej. To sobie dam na drugi monitor. I jeszcze co będziemy potrzebować, to ja tutaj mam jakieś. No to niekoniecznie musicie widzieć. Jakieś konto, do którego będziemy się teleportować. To zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Najpierw może powiem, co będziemy robić. Idziemy na barona. Barona pająków. I zrobimy 10 na raz. No dobra, 10 może nie, 7 na raz. 7, 6, bo nie wiem, ile ten film będzie trwał. Ja wam pokażę, jak tam dojść. I właśnie to chcę zrobić. Najpierw kupujemy ten bilet z przenośnego sklepu. I idziemy do teleportacja. Teleportacja, miejsce średnie. Kwachtong. Musisz odczekać 10 sekund. No to jest bardzo przemyślane, jak dla mnie. Średnie. Dobra, już się tam teleportujemy. Tu jest mój surka i ja tam się szybko dostanę przez. Przez coś tam mogę dostać. Kuń. Dobra, niech będzie kuń. Jedziemy na sam koniec. Cały czas prosto, prosto i w lewo. Ja dojadę jednym kątem, zrobię cięcie i wejdziemy już tam dwoma kątami. Będzie na pewno szybciej, a mi chodzi, żeby to szybko tam się dostać i pokazać wam, jak można wejść na, przypuśćmy tam, 7 pająków na raz. Że z racji tego, że tu jest EQ 5 bonów, nie 7 i tutaj nie ma 10 mob, oprócz tych dwóch itemków, a reszta jest 5 bonów, nie będę się ładował tam, przypuśćmy, na 10 pająków, bo można też 10 pająków zrobić, jeżeli się ma nawet więcej, jeżeli ma się dobre EQ. Dobra, dojeżdżamy na koniec. Nie jest tutaj nic trudnego, żeby dojechać. I idziemy dalej. Więc tu zrobię cięcie, już tam tepnę wszystkie trzy kąta. Więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy już tutaj trzema kątami. To jest drugie piętro. I teraz co robimy dalej? Jednym kątem. Dlaczego w ogóle trzema przyszedłem, a nie dwoma? Albo dlaczego nie jednym? Zaraz to wszystko wytłumaczę, tylko dojedziemy na sam koniec. Na sam koniec się jedzie. Cały czas tam, gdzie się da skręcić. No może tak to powiem, bo. O kurde, nie przemyślałem tego z tymi mobami. Opa, opa, opa. Dobra, ja wam to puszczę w przyspieszeniu, bo widzę, że tutaj się pobawię z tymi mobami przez to. A więc dobra, jesteśmy na końcu. W sumie, tak teraz patrzę, tu się nie da nie dojechać. W praktyce i w teorii. Zawsze jedziecie do przodu, tam gdzie się da, skręcacie. Musicie tu trafić, nie ma takiego wyjścia.
I teraz, dlaczego trzy kąta? Już tu się teleportuje jednym kątem, bo w pierścieniu tym teleportacji, tak, pierścień teleportacji jest taka opcja jak teleportuj do gracza. I wpisujemy tutaj nick gracza. No, najszybciej się tak teleportować niż biec tutaj trzema kątami. Tropix. O, czy chcesz? Tak, dobra. To jest jedno konto. Teraz sobie teleportuję drugie konto, które jest tu. Teleportuj do gracza. Teleportuj. Pa, 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 pa. Tyryopy X. 30 sekund, pyk. Dobra. I co teraz? Żeby wejść w ogóle do komnaty, trzeba mieć te oto kluczyki. Te kluczyki, 30 kluczyków, przełożę na szamankę. Szamanka to podniesie. Dobra, z tego konta zablokuję sobie wszystko, żeby mi nie zżerało niepotrzebnie. Linia czatu i dobra, niech będzie. Teraz szamanką robię grupę z córką, bo szamanka będzie wchodziła po prostu dalej. I po co mi ten Sura 30 level? No, według tego już wszystko jest gotowe. Koniec. Właśnie nie. Bo teraz uznajmy, że szamanką wchodzę do komnaty, czyli naciskam na ten posąg, ale liderem grupy, czyli tą szamanką. Zabiera to dwa klejnoty i teleportuje mi konta, które są w grupie. Dobra. No i co teraz? Teraz jestem tu dwoma kontami. I w tym momencie, może tak, daję sobie buffa z szamanki, bo buff na dzień dobry może być, i tym kątem teleportuje się do. O Jezus. Teleportuj do gracza. Teleportuj do gracza. No, mam na to myszkę, a szukam. Jaki to był nick? Ikame Back. Ikame Back. Pyk. I teleportuje się tutaj z powrotem. Dlaczego tak? Bo ja nie będę tutaj musiał biec tą szamanką jeszcze raz, żeby tylko wejść. Ten posąg. To sobie dam już na drugi monitor i wezmę to. I co tutaj robimy? No tu się możemy odpalić. Tak jakbyśmy to bili już prawidłowo. No w sumie bijemy to prawidłowo. Głupio powiedziałem. I co? Odpalamy się. To w sumie to mi już niepotrzebne. Zadam na autoatak. Jaja nie są mocne, może też kosmiczny damage w to nie bije, ale patrząc na to, że to jest konto 5 bonów, tylko z dwoma itemami, 7 bonów, 10 moba, to te 17-16k mi starcza, żeby zabić tam te 7 pająków. Może nawet bym 10 pociągnął, ale po co mi 7 mi starcza. To tak, robimy to pierwsze jajko, robimy to drugie jajko. Zaraz wam powiem, dlaczego robimy tak. Siostra, już tam coś. Ja bym może. Steama. Dobra. I robimy te dwa jajka. Dwa jajka skończone. To się pojawia Elizę. Eliza. No, pajączek. Tego pajączka normalnie sobie rozwalamy. Tylko nie wiem, bo teraz jest podwójny drop z bossów i nie wiem, czy z tego pająka nie poleci coś właśnie, co bym chciał, żeby poleciało dwa razy. Zaraz się o tym przekonamy. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Film będzie w miarę krótki, bo może jeszcze ten opening tych skrzynek zrobię na szybko. Może coś poleci fajnego. Czemu nie? Dobra. Pająk zabity. O, leci. Dobra. Czyli nawet szybciej mi to zajmie. Co? Nie leci, halo. Poleciał mi jeden flet, a dwa klucze, ale chamsko. Bo przywołam tylko. A! Dobra. I co? Flet przywołuje tego całego pająka. To sobie teraz odkładamy, bo i tak, żeby go przywołać, trzeba rozwalić te wszystkie jajka, co są wokół. A kluczyk otwiera po prostu. Otwiera.
Otwiera te skrzynki, co wyleci z tego pająka. Ale my robimy, żeby w jednym czasie przywołać więcej pająków, teleportujemy się z powrotem, czyli teleportuj do gracza. I tutaj się tepnę do Azurki, czyli lidera tej grupy. Azurka 00. Tam akceptuję. I co? Mamy już jeden flet. Mamy jeden kluczyk, no mamy dwa, bo jest podwójny drop, ale mamy jeden kluczyk, jeden flet. I powtarzamy tą czynność tak, żeby mieć 7, dobra, może 6. Zróbmy, że 6. 6 fletów. 6 tych fletów i tyle razy powtarzamy tą czynność. Więc widzimy się za chwilę, ja wydropię 6 fletów i pójdziemy dalej. Pokażę wam, co dalej robić, żeby w miarę szybko i przyjemnie zarobić. Dobra, jesteśmy. Dla was to była chwilka, dla mnie też w sumie krótko, to było parę, nie wiem, 5 minut, może mniej. Wydropiłem już 5 kluczy, teraz dropię 6 i tak jak widać już szamanki nie wylogowałem do tamtego trzeciego konta, które stoi przed wejściem. Szamankę już zostawiłem, bo teraz będzie nam potrzebna do dalszego etapu z tymi, z bossami. Teraz musimy rozwalić te wszystkie jajka, co tu są. Wcześniej je zostawialiśmy, logaliśmy żeby kolejny raz tego fleta zdobyć. Dwuznacznie to trochę brzmi, no ale tak. Czy ja w ogóle? No nie, dobra, powkładałem przetopy. I bijemy te wszystkie jajka, co tu są, więc tak, ja to sobie przyspieszę, po co macie to oglądać, jak ja tutaj biję tyle jajeczek. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, już kończymy to jajeczko ostatnie i nie ma. Teraz nas czeka w sumie najlepsza już zabawa, bo przywoływanie tych bossów fletami. Tylko tutaj jest taki haczyk, nie możemy przywołać wszystkich naraz. W sensie nie każdy flet po kolei. Klikamy jednego fleta, czekamy aż się pajączek pojawi. O, wywalniemy print screena z nim, pyk. I przywołujemy drugiego. I przywołujemy tak wszystkie pająki, ale po kolei. Nie możemy wszystkie naraz, bo jeżeli kliknąłbym wszystkie 6 naraz fletów, pojawiłby się tylko jeden pająk. A to bez sensu, bo lepiej mieć 3 pająki. 6 pająków. Teraz, oczywiście te pająki czasami szamankę zabijają, ale ona zostanie zabita, to pająki przejdą na mnie z powrotem. I teraz pokażę wam, jak ustawić wszystkie pająki naraz. I tylko tu jest jeszcze jedno ale. Po zabiciu jednego pająka macie 5 minut w tej komnacie. Więc musicie bić wszystkie te 6 pająków w tym samym czasie, żeby w tym samym czasie zginęły, czyli musicie je tak ustawić, no na przykład tak jak ja teraz na pod ścianą je sobie tutaj wezmę. One wszystkie przyjdą w jedno miejsce w tym samym czasie i w tym samym czasie 6 pająków naraz ubiję. Idę po szamankę, bo ona może mi się tu teraz przydać, a szamanka ma problem, żeby się wydostać ze spota. No i już nie ma problemu. Dobra. Szamanka zawsze tu
pożyteczna, chciałem powiedzieć, szamka zawsze jest potrzebna. Nawet żeby dać buffa, albo podejść do takich pająków, walnąć z kobyt, to ich podpala i zawsze troszkę szybciej to HP im schodzi. Pająki widać nie są jakieś tam wybitnie tankowate. Je się szybko robi, tylko cały haczyk jest w tym, żeby w tym samym czasie je zabić. Dlatego nie warto czasem przesadzać i brać 20 pająków na raz. O, już szkaty lecą. Czasem nie warto przesadzać i brać tych pająków dużo, bo wyjdzie tak, że ich nie zabijecie wszystkich na raz, bo po zabiciu pierwszego pająka już nie macie czasu. Już zaraz was pewnie wyloguję. O, fajnie chociaż tyle, że wydropiłem 6 fletów, ale że jest event, że jest podwójny drop, mam 12 skrzynek. Więc mamy 12 skrzynek do otworzenia. Ja się teleportuję do M2 i zrobimy szybki opening 12 skrzynek. No i dobra. Jesteśmy już po krótkim cięciu. Jesteśmy w M2. Mamy 12 skrzynek, 12 kluczy. I w pewnym sensie zajęło ile nam to, nie wiem ile to jest materiał trwa, ale to jest w przyspieszeniu. Ja robiłem 6 pająków, mamy 12 skrzynek bez podwójny drop. Ale więcej niż pół godziny mi to nie zajęło. W pół godziny już jesteście dorobieni. Jedna skrzynka, widziałem na handlowej, za 300 epy do 500 epy. To jest 3 kapereł, 5 kapereł. Ale w tych skrzynkach możecie też wydropić fryzury. Na przykład na 30 na moba, które widziałem za 20 tysięcy pereł wystawiają. Chociaż wątpię, że ktoś im to kupi, ale wystawiają. Wystawiają też inta na szamana, też jest bardzo drogie. Więc ja sobie je otworzę z racji tego, że potrzebuję na tą surkę, na tą szamankę, na surkę potrzebuję 30 na moba, fryzurę, na szamankę 15 na inta i się przyda jeszcze tam na inne konta. Tego nigdy nie jest za mało. Więc tak, otwieramy. Wystarczy klikać prawym i już na dzień dobry 30 na moba na szamana poleciało. Na szamana to nie jest jakiś fajny drop, dlatego to nie jest prawie nic warte. Dalej. Na szamana blok. No to mi się przyda na przykład już na szamana blaka, bo blok jest bardzo dobry pod PvP. Kolejna. Jakiś syf. Syf. A nawet wyrzucić się tego nie da. Znaczy, to jest dobre, bo to ci da, bo to daje szycie, to jest w miarę dobre pod PvP, pod moby. Z tego się cieszę. Z tego niekoniecznie. O kurczę, a nie, da się to zdjąć. Lecimy dalej. 30 na moba na ninja. Słabo, reszta to syf. Dalej. Krew. Z tą krwią zaraz wam pokażę fajny patent i int. Słabo, no ale już zawsze coś. Dalej. Pajęczy turban. Nie wiem na co był pajęczy turban, ale jest zbagowany. Da się go ubrać, tylko nie pisze na co to jest. Szkoda. A dalej syf. Którego się nie da wyrzucić. Po raz drugi. Lecimy dalej. O, 30 na moba. Taka fryzura wystawiają nawet tam do 20 kapereł. Ja sobie ją przełożę. Ja te wartościowe sobie poprzykładam. To może nie są jakoś wybitnie wartościowe, ale są. Lecimy dalej. A, w sumie to syf. Klik. Znowu, o, 30 na moba. Nie, no to fajnie, fajnie. Te dwie się fajnie przydadzą. Tu jest jakaś, ale w ogóle nie pokazuje mi jaka to jest fryzura, więc ją odkładam. Lecimy dalej. Klik. Pajęczy turban. Nie pamiętam na co był pajęczy turban. Może tutaj gdzieś będzie stylowa. Stylowa, dredy. Nie. A czekajcie, a czy pajęczy? Nie, to jest modna. Dobra, to nie. To chyba jest silne na ludzi. No to też słabo. Kolejna. Krew. Z krwią zaraz wam pokażę co się robi. To będzie jeszcze szybki tutorial. To jest fajny patent, bo to wam pokazuje, gdzie jest metin. Klikacie to, macie to na 6 użyć. I wam pokazuje, w którym kierunku iść do metina. Z jednej strony fajne, jeżeli szukacie jakiegoś metina na mapie danej, na przykład na M2, ale szczerze ja to wywalam. Kolejne. Pajęczy turban, dobrze mówiłem, 10 na ludzi. Te są zbagowane, ale no to na ludzi też ja to wystawiam na handlowej, na przykład za 5 p, nikt tego nie chce kupić. To jest gunwo, prawdę mówiąc. I kolejna. O, na szamana 15 int. To już jest bardzo drogie. Więc tak, to może nie jest drogie, ale przydatne. Te trzy fryzury
Sam, no, ludzie wystawiają 20 tysięcy pereł, 20 tysięcy pereł i 20 tysięcy pereł. Czy ktoś im to kupi? Nie wiem, ja takich nie kupuję. Ja wolę sobie wydropić. Mi to zajmie 20 minut, czy tam 30 minut. A widzicie, da się ładnie dorobić. Już tutaj 60, 70, 80. Wróć, ja to liczę po 30. 40, 50, 60 kapereł da się zarobić już z takich trzech fryzurek. No i te, myślę, to też jest warte z jakieś po 50 ypy za sztukę. Te już może niekoniecznie, no bo 30 na moba, na szamana. Czy ktoś ekspi tak szamanem? Wątpię, żeby ktoś ekspił tak szamanem. Na ninja jeszcze może ktoś ekspi tak ninja, żeby tam dać, ale przeważnie daje się na surę 30 na moba i na woja. No i int, no to jest na szamana, zawsze te inta więcej daje. Dobrze, kolejny odcinek z Metina. Myślę, będzie z bonowaniem zbroi, jeżeli tam uda mi się jeszcze trochę zmianek podrobić. Bo jednak wolę trochę więcej zmianek mieć. I miałem wam pokazać, co się z krwią robi. Idziecie do M1 i krew możecie wymienić na esencję. Tą esencję, 30 esencji, możecie wymienić na kryształ. Kryształ nie zawsze wam się uda zrobić, ale jak się uda wam zrobić, możecie też go drogo sprzedać. Chociaż szczerze wam powiem, nie opłaca się tego sprzedawać. Bardziej zostawiać dla siebie lub właśnie te esencje. Przyciągacie zbroję na alchemika. W sumie każdy item powyżej 101 levela. Możecie to se przyciągnąć, to se przyciągnąć, tylko przyciągajcie tam takie rzeczy, które wam są niepotrzebne. Na przykład krew plus 5 z tej skrzynki wydropi wam plus 5, to już nie dacie dwa razy HP. Więc jest bezużyteczna. Dostaniecie z tego odłamek energii. O, przepraszam, nie wiem co ja wtedy powiedziałem. No i wymieniacie. Mam dwa odłamki energii. 30 odłamków, 30 odłamków to jest jeden taki dopalacz. Ostatnio taki dopalacz 10 sprzedałem za 70 kapereł, więc myślę, że warto. Ale ja je sprzedaję, bo ja nie chodzę na kątami, żadnym kątem nie chodzę na PvP. PvP to nie moja bajka, więc ja to sprzedaję. Ale możecie to zostawić dla siebie, lub takie odłamki są potrzebne też do ulepszania broni. Więc sam taki odłamek jest dużo warty, nie musicie go koniecznie przerabiać. No, dla takich początkujących, chyba powiedziałem, jak fajnie można szybko się dorobić, jeżeli się nie wie, co robić. A 20-30 minut i macie 60 kapereł. Opłaca się, bardzo się opłaca, moim zdaniem, tylko trzeba mieć chęci na tą grę. Kolejny odcinek z Metina, jaki będzie, to mi się wydaje, że będziemy bonować się razem z Olą zbroję. No i co? I dziękuję za oglądanie. No i zostawiajcie łapkę w górę. Subskrypcję i możecie skomentować, czy wam się podobało, czy nie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.